Jak idą rozmowy o współpracy z Platformą ogólnie, generalnie i dlaczego idą tak opornie? Mam wrażenie, że wyborcy liberalni chcieliby, żebyście się, no powiem, nie tylko zjednoczyli, może nie tyle zjednoczyli, co utworzyli wspólną listę. Rzeczywiście w tej chwili to, co się dzieje, głównie cieszy chyba Jarosława Kaczyńskiego. Rozumiem, jak w uchu prezesa, gdzie on słucha konfliktów opozycji, się cieszy. Nie, poczekaj, tak? No jak po grudzie idą. Mam takie poczucie, że cel Grzegorza Schetyny jest jasny. Może zniszczyć konkurencję. Znaczy, my mamy takie silne poczucie, nazwałem to misji. No. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że w Polsce są miliony przedstawicieli klasy średniej, którzy, dla których nie ma reprezentacji, którzy chcą, żeby Polska była dobrze zorganizowanym krajem, z krajem, z którego są dumni, w którym są bardzo dobrej jakości usługi publiczne, w którym jest sprawna ochrona zdrowia, w której jest dobra edukacja, praktyczna edukacja, która ma bardzo dobre miejsce w Unii Europejskiej dzięki na przykład przyjęciu euro. Tutaj jednoznacznie my jesteśmy za tym. To jest słabe, wiesz? Która ma dobre stosunki z sąsiadami, czego nie można w tej chwili powiedzieć o Polsce, ponieważ to, co się dzieje na linii Polska, Ukraina, Polska, Niemcy, to jest rzeczywiście przykład jak antydyplomacji, jak się dyplomacji nie uprawia. I przede wszystkim również chcielibyśmy, żeby to był wolny kraj wolnych ludzi, gdzie jest rozdział Kościoła i państwa i gdzie rzeczywiście rządzący nie próbują urządzać ludziom życia. No. Dobrze, to w takim razie, no mi się wydaje, że jesteśmy w kraju wolnych ludzi i w kraju wolnych mediów i pani obecność w radiu publicznym o tym świadczy. No niestety, jak patrzę... Trzecia w tym tygodniu. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście chyba z rozdzielnika rozumiem, że zaprasza się opozycję do mediów publicznych, natomiast jeżeli patrzę na to... To źle, że się zaprasza opozycję do mediów bardzo publicznych? Bardzo dobrze, natomiast jak patrzę, jak wyglądają główne wiadomości, czyli główny program informacyjny polskiej telewizji, jeżeli obserwuję, w jaki sposób przedstawiana jest zawsze opozycja, jak jest opluwana, można powiedzieć, śmiało opozycja, natomiast jak jest przedstawiany rząd, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to nie są media pluralistyczne. Kowa, no! Pani poseł, jesteśmy pan, w Polskim Radiu, nie będziemy komentowali stacji telewizyjnych. O tyle jest to istotne, że musi pan uwzględnić, jeśli chodzi o telewizję publiczną czy radio publiczne, że one są finansowane z naszych pieniędzy, wszystkich pieniędzy, dlatego że są finansowane albo z naszych... Jak to się nazywa? Abonamentu, nie z podatków. Z podatków też, dlatego że ostatnio 980 milionów, nie wiem czy pan wie, zostało przekazanych właśnie na media publiczne. No może publiczne. Gdyby kiedyś Donald Tusk nie wzywał do tego, żeby nie płacić na abonamentu, by nie było tego problemu. Na media publiczne z budżetu, natomiast nie znalazły się pieniądze na podwyżki dla rezydentów. Okay. Pani poseł, wracamy do wielkiej polityki. Dalej mówi pani, że Grzegorz Schetyna chce zniszczyć Nowoczesną i rozmowy idą jak po grudzie, czyli można powiedzieć finalnie, że żadnej koalicji nie będzie. Nie, ja wierzę, że w pewnym momencie Platforma Obywatelska zrozumie, że przyjdzie do nas, dlatego że chyba jest jasne dla wszystkich, że tego oczekują po pierwsze nasi wyborcy, a po drugie, ale to że... Ale to powtarzacie już to od jest, miesięcy, tego oczekują nasi jest, wyborcy. Oczekują i tak czekają. To prawda i dlatego uważam, że to jest błąd. Dlatego powiedziałam, że Jarosław Kaczyński się cieszy. Natomiast uważam, że kiedy mamy sytuację, w której mamy rzeczywiście skrajną nierównowagę w kraju, kiedy rzeczywiście w większości instytucji jest PiS, bardzo ważne jest, żeby no obronić wybory. Samorządy. No tak, ale nie jest elementem wygranych wyborów to, że przyjął właśnie media publiczne, nie jest elementem wygranych wyborów to, że przyjął Trybunał Konstytucyjny, nie jest elementem wygranych wyborów to, że prokuratura w tej chwili ma charakter bardzo polityczny. Dzisiaj czytałam o tym, że policja wzywa trzy panie i chce karać za to, że zrobiły zgromadzenie publiczne w postaci zapalenia trzech świeczek z powodu śmierci Piotra Szczęsnego. Nie chcę wchodzić w rolę adwokata diabła, ale wiemy, jak to było z Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy Platforma oddawała władzę w ostatnich miesiącach. Wiemy, jak wyglądała sytuacja w mediach publicznych przed zwycięstwem PiS-u. Jeżeli pan się pyta w każdym razie o nasze stosunki z Platformą, to jestem przekonana, że Platforma Obywatelska do nas jeszcze przyjdzie. Pytanie tylko, czy to nie będzie wtedy po ptokach, bo każda oddalna placówka zbliża nas do modelu węgierskiego. A o waszej sile w takim razie chciałbym porozmawiać, o sile Nowoczesnej. W ostatnim badaniu Kantar Public tylko 9%, czy aż 9%. No jest to dużo mniej niż Platforma Obywatelska. Znaczy jest to po pierwsze więcej niż mieliśmy w wyborach, bo przypomnę, że mieliśmy w wyborach 7,6, czyli można powiedzieć, że chyba no, poza PiS-em jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które ma więcej niż miało w wyborach.
Po drugie, poparcia się, wie pan, nie oblicza, tylko zdobywa, jak to mawiają. Trzeba wygrać pewną walkę o rząd dusz, trzeba przekonać, że ma się lepszy pomysł na Polskę, lepszą i mądrzejszą wizję zmian w Polsce. Jestem przekonana, że bardzo wielu Polaków wie już, jakiej Polski chce nowoczesna. Nie, poczekaj, daj. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to oferta dla bardzo wielu Polaków, którzy nie mieli dotychczas swojej reprezentacji, chociażby takich, którzy się boją, że na skutek działań Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości nie dostaną emerytur, dlatego że ktoś... O, już mówiliście, że 500 plus wydaje. Nie będzie, bo nie starczy na to pieniędzy. No. No jeżeli patrzymy, że jesteśmy chyba tylko jednym z mniejszości krajów w Unii Europejskiej, które ma taki duży deficyt, chyba tylko 4 kraje ma większy niż my deficyt w momencie, w którym jest bardzo duży wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej. Okej. Większość krajów ten wzrost gospodarczy wykorzystuje do tego, żeby budować nadwyżkę, żeby spłacać długi, a my zadłużamy się coraz bardziej. My zaproponowaliśmy na początku kadencji ustawę o zrównoważonym budżecie, czyli taką ustawę, która zmuszałaby rządzących do pewnej dyscypliny finansowej, po to, żeby zmniejszali zadłużenie wtedy właśnie, kiedy jest wzrost gospodarczy, żeby można było się bardziej zadłużać wtedy, kiedy jest problem, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem, kryzysem w gospodarce, a kiedy jest wzrost gospodarczy. Ale żeby... jest to chyba kosztem tych, którzy dostają 500 plus i inne świadczenia socjalne. Nie, to jest kosztem przede wszystkim tego, że się wydaje lekką ręką 980 milionów na telewizję. To jest kosztem tego, że się lekką ręką wydaje pieniądze na nierentowne kopalnie. To jest rzeczywiście efekt bardzo niefrasobliwej polityki. Dzisiaj nie wiem, czy pan widział Wyborczy, jest artykuł o wydatkach poszczególnych ministerstw. Z kart kredytowych, między innymi ministra Szyszki. Wczoraj chyba 20 milionów dostał ojciec dyrektor na swoje działania. Już no dobrze, ale 50 pani mówi milionów. O tych, mówi pani, chodźmy na tych, chodźmy, porozmawiajmy o tych, chociażby porozmawiajmy o tych górnikach. Mówi pani, że nierentowne kopalnie, dobrze, wy byście je zamknęli, a co byście nie, powiedzieli? Nie, byśmy nie zamknęli, byśmy je sprywatyzowali. Te kopalnie, które zostały sprywatyzowane. Ale pani, że prywatyzacja w Polsce? No nie, wiem, że... Tu ludzie te... już mówią, Boże, oni chcą sprywatyzować nie, kopalnie, kolejni. Przepraszam, liberałowie, tak to było kiedyś? Te kopalnie, które zostały sprywatyzowane, funkcjonują lepiej, więcej tam zarabiają osoby, które pracują. Co więcej, okazuje się, że mogą pracować efektywnie. No. W związku z tym okazuje się, że można, tylko nie pod warunkiem, że nie robi tego państwo. Mhm. Dobrze, a notowania Prawa i Sprawiedliwości. A wie pan, a my to jeszcze poza podatkami, czyli poza tym, że dostają z budżetu państwa, to wszyscy płacimy w opłacie za energię, ponieważ to specjalnie jest dodatkowa opłata związana z tym, że właśnie na funkcjonowanie kopalni w Polsce. W związku z tym każdy z nas się dokłada do nierentownych kopalni. Chyba to jest słabe, wiesz? Wie pan co, ja to robię, powiem, ja w ten sposób... Pan lubi płacić więcej za energię, tak? Bo lubi pan płacić więcej za energię, za wodę, bo wszyscy płacimy coraz więcej za energię, za wodę, bo po prostu pan lubi więcej płacić. Nie, powiem pani coś zupełnie innego. I kiedy jadę o piątej rano metrem do pracy, dziś jestem trochę niewyspany, i widzę tych ludzi w metrze, tłumy tych ludzi w metrze, i czasem sobie z nimi porozmawiam, to oni mówią, dziękują Bogu, to są ludzie, którzy jadą do obsługi nas, tych tak zwanej klasy średniej. To są ci, którzy otwierają sklepy, prowadzą samochody, to są to ci, którzy sprzątają w biurach i tak dalej. To jest bardzo wielu, znaczy tak, po pierwsze... To jest klasa średnia, to są ludzie, powoli. Którzy mają, na kasie zarabiają 2-3-4 tysiące złotych, to jest klasa średnia. Pani jeżeli poseł. Spojrzymy, no każdy, znaczy tak, ja uważam, że my się budujemy w tej chwili jako klasa średnia. I się mnie to bardzo cieszy, że zaczyna być powoli. Oczywiście to zdajmy sobie sprawę, że jesteśmy krajem, który bardzo musi ale jeszcze ci dużo ludzie, pracować. Ale ci ludzie, kiedy słyszą żeby... coś takiego jak prywatyzacja, ci ludzie, kiedy słyszą, że nikt nie powinien płacić większych podatków i tak dalej, to oni strzygą uszami i myślą sobie, a przychodzą kolejni, którzy nas chcą oskubać tak naprawdę. Ja wiem jedno, że jeżeli mamy wzrost gospodarczy, jeżeli jesteśmy w stanie go pobudzać dalej, a nie go hamować, tak jak na przykład zamykając sklepy w niedzielę, to mamy szansę na to, żeby wszystkim nam się żyło lepiej. Kowa no! A już jak powie pani właśnie, za kasą w każdą niedzielę za 3-400? Przepraszam. Przepraszam, jesteśmy chyba jedyną partią, która zgłosiła bardzo konkretny projekt tego, żeby każdy pracujący w handlu miał 2-4 niedziele wolne. I to powinny zrobić związki zawodowe, o to zawalczyć. Ponieważ w tej chwili w projekt ustawy, który jest w Sejmie, który jest wcześniej autorstwa Solidarności, ale został przerobiony przez Prawo i Sprawiedliwość, przewiduje tylko to, że 2 niedziele w miesiącu sklepy będą zamknięte. Ale co to oznacza? Tylko pewną rodzaj sklepów. W większości placówek handlowych, bo wszystkie te, które są przy stacjach benzynowych, przy hotelach, przy dworcach i przy jeszcze milionie innych wyjątków, ludzie nie będą mieli żadnych ograniczeń dotyczących pracy w niedzielę.
Natomiast my proponujemy, żeby wszędzie w handlu dwie niedziele na cztery były wolne i żeby to dotyczyło zarówno umów o pracy, jak i innych umów cywilnoprawnych. No już widzę, jak pracodawcy to przestrzegają. Chciałam powiedzieć, że jest ten projekt złożony w Sejmie. Został skierowany do pierwszego czytania i to jest rozwiązanie. Wczoraj na jego temat rozmawiała przedwczoraj Paulina Henik-Kloska na Radzie Dialogu i to jest projekt, który daje rzeczywiste prawa pracowników.